Onet24, Marcin Zawada, witam i zapraszam. Czy uczniowie znów będą się uczyć w szkole zagadnień związanych z wojskiem i obronnością? Prawdopodobnie tak. Według ministra obrony narodowej szkolenie wojskowe powinno zostać przywrócone. Miałoby ono zostać wznowione najpóźniej od 2019 roku. Antoni Macierewicz przyznał, że rozmawia na ten temat z minister edukacji Anną Zalewską. Według ministra obrony młodzież musi poznać podstawowe zagadnienia związane z obronnością, zarówno z myślą taktyczną, jak i zachowaniami bezpośrednimi. Zdaniem ministra Antoniego Macierewicza szkolenie wojskowe powinno odbywać się m.in. w liceach. Od początku roku z Zachodu deportowano do Polski ponad 700 imigrantów. Zgodnie z prawem Polska musi ich przyjąć. Chodzi bowiem o obywateli spoza Unii Europejskiej, głównie mieszkańców Czeczenii, którzy złożyli w Polsce wniosek o ochronę międzynarodową, ale z niej nie skorzystali i uciekli do Europy. Teraz państwa, do których wyjechali cudzoziemcy z prawem azylu w Polsce, deportują te osoby do naszego kraju. Polska musi się spodziewać przyjazdu nawet kilkunastu tysięcy cudzoziemców. O sprawie pisze Rzeczpospolita. Ponad 730 milionów dzieci na całym świecie jest pozbawionych dzieciństwa. Przy okazji wczorajszego Międzynarodowego Dnia Dziecka organizacja Save the Children zwróciła uwagę na zastraszające dziecięce losy. Organizacja badała warunki życia dzieci w 172 krajach. Wniosek? Wojny, zmuszanie do pracy, niedożywienie i brak opieki medycznej sprawiają, że 1/4 wszystkich dziewczynek i chłopców na świecie jest pozbawionych dzieciństwa. Najbardziej zagrożone są dzieci z zachodniej i centralnej Afryki, a najbardziej beztroskie dzieciństwo przeżywają mieszkańcy Skandynawii, Słowenii i Holandii. Polska zajmuje 26 miejsce. Władze Wenecji uznały, że w mieście jest za dużo turystów, dlatego też postanowiono zahamować stały, niekontrolowany rozwój bazy noclegowej. W centrum miasta zarejestrowanych jest łącznie ponad 47 tysięcy miejsc noclegowych. Zdaniem władz Wenecji to wystarczająca ilość. Ograniczenie bazy turystycznej to kolejny krok, którego faktycznym celem jest uregulowanie napływu turystów do Wenecji, czy wręcz jego ograniczenie. Władze miasta od dłuższego czasu mówią wprost, że miasto na wodzie pęka w szwach. Teraz to wszystko, Onet24. Dziękuję za uwagę.